tej chwili już 18 osób w sprawie tego zabójstwa ma zarzuty, z tym, że 11 osób te zarzuty usłyszało, 7 nie, no dlatego, że się ukrywają, jak na razie nie można ich zatrzymać i doprowadzić do prokuratury. Myślę, że tutaj będą ogłoszone za nimi listy gończe, no ale to jest 18 osób, więc prawie wszyscy. Panie inspektorze, to, że nie można ich zatrzymać, to oznacza, że ukrywają się w Polsce, czy że mogli również wyjechać za granicę? No, bierzemy to oczywiście pod uwagę. Dzisiaj bardzo często przestępcy, którzy popełnią przestępstwo w Polsce, próbują się ukrywać za granicą. No, praktycznie w wielu krajach w Europie mamy ruch ten bezwizowy, więc oczywiście próbują tam się schować, no to z różnym skutkiem, dlatego że te poszukiwania oczywiście trwają dłużej albo krócej, no ale prawie w większości ci ludzie są dosyć szybko zatrzymywani.